Witajcie. Możemy powiedzieć wprost, że seria Tokyo Revengers napisana przez Kena Bakuyego jest jedną z najlepszych mangi i anime ostatnich lat. Seria ma bardzo ciekawą fabułę i postacie, które są naprawdę silne, ale też opanowane i spokojne. Dziś za sprawą komentarza pod jednym z moich filmów przedstawiam Wam jedną z silniejszych postaci w tej serii, którą jest Keizo Arashi, znany inaczej jako Benkei. Zapraszam Was do obejrzenia tego materiału. Na wstępie zaznaczę tylko, że w filmie znajdują się spoilery z dalszych tomów mangi. W młodości Arashi był liderem trzeciej generacji gangu o nazwie Ragnarok, który był jednym z dwóch największych gangów w Tokio. Drugim był Kodorengo, należący do Wakasy Imaushiego. Po rozmowie między nim a Wakasą Imaushim, Shinichiro Sano i Takeomim Akashim powstał gang o nazwie Black Dragons, który był połączeniem obydwu największych gangów w jeden wielki. Po oddaniu gangu w ręce przyszłych pokoleń, Benkei w wieku 20 lat wraz z Wakasą założyli siłownię, do której przychodził Takeomi wraz ze swoją młodszą siostrą Senju. Senju pewnego dnia podczas treningu zaproponowała mężczyznom dołączenie do gangu o nazwie Brahman, który miała zamiar utworzyć wraz ze swoim starszym bratem. Benkei i Wakasa z chęcią przyjęli propozycję od młodszej siostry Akashiego. Po utworzeniu gangu Benkei wraz z członkami Brahman staje do walki przeciwko Rokuhura Tendai i Kanto Manji Gang. Po tej potyczce trzech gangów Benkei wraz z Wakasą przenoszą się do Kanto Manji Gang. Benkei jest dobrze zbudowanym, wysokim mężczyzną ciemnej karnacji. W młodości miał on krótkie czarne włosy i dwa złote kolczyki. Aktualnie jego wygląd się nie zmienił, poza tym, że teraz zamiast czarnych ma białe włosy, które ciągną się do jego przyciętej holenderskiej brody. Ma on też dwa tatuaże, które ciągną się od klatki piersiowej do jego ramion i przedramion. Aktualnie nosi mundur Kanto Manji Gang koloru białego z nazwą gangu na plecach. Benkei jest jedną z najsilniejszych postaci w całej serii. Zazwyczaj jest on obrońcą, który chroni swoich zwierzchników, lecz kiedy ktoś zacznie z nim walczyć, jest on niezwykle brutalny, a jego ciosy są nie do uniknięcia. Nic więc dziwnego, że zapisał się on jako legenda wśród następców gangu Black Dragons. A teraz ciekawostka odnośnie Benkeia. W etymologii jego imię i nazwisko Keizo Akashi w dosłownym tłumaczeniu oznacza szorstki mistrz trzech świętowań. I to już wszystko na temat Benkeia. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem i materiał się Wam spodobał. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.